Szczęść Boże, dobry wieczór. Klaudiusz Pobudzin, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Dworczyk, doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw zagranicznych. Szczęść Boże, witam, panie ministrze. No i do piątku jest czas. Na Litwie w sprawie ustawy oświatowej pani prezydent Grybauskaitė do piątku ma podjąć decyzję. No i wiele wskazuje na to, że będzie to decyzja niekorzystna dla Polski i prawdopodobnie pani prezydent podpisze tę ustawę. Przede wszystkim dla Polaków na Litwie. Rzeczywiście dzisiaj w medialnych przekazach na Litwie taka informacja pojawiła się, że pani prezydent zastanawia się nad ustawą, która trafiła do niej z Sejmu i skłania się ku takiemu zdaniu, że roszczenia Polaków wobec tej ustawy są nie do końca uzasadnione. Polaków na Litwie oczywiście, ponieważ to oni głośno artykułują potrzeby zmian. Ale trzeba też powiedzieć, żeby być precyzyjnym, że to nie tylko Polacy, dlatego że wszystkie mniejszości na Litwie apelują o to, aby pani prezydent zawetowała przynajmniej w niektórych punktach tę ustawę, ponieważ część z tych punktów jest bardzo niekorzystna dla szkół mniejszościowych. Przede wszystkim to są szkoły polskie, rosyjskie i białoruskie, ale nie tylko na Litwie. I wszystkie mniejszości solidarnie protestują przeciwko tej ustawie. Polacy są oczywiście najbardziej skuteczni, ponieważ Polacy mają swoją reprezentację parlamentarną, ale trzeba podkreślić, że to wszystkie mniejszości na Litwie są zbulwersowane obecnym kształtem tego projektu. A jakie są zapisy tej ustawy niekorzystne, konkretne? Trzeba powiedzieć o dwóch najważniejszych, czy też najbardziej groźnych zapisach, które mogą w konsekwencji kilkunastu lat doprowadzić do marginalizacji polskojęzycznego szkolnictwa i w ogóle szkolnictwa mniejszościowego na Litwie, a w konsekwencji do likwidacji tego szkolnictwa. Po pierwsze jest to wprowadzenie trzech przedmiotów w języku litewskim w szkołach mniejszościowych. No, skupmy się powiedzmy na szkołach polskojęzycznych, prawda? Więc to jest wprowadzenie trzech przedmiotów w języku litewskim. Do wyboru? Nie, to są przedmioty wybrane, historia, geografia i nauka o społeczeństwie. Do tej pory to wszystkie przedmioty poza językiem litewskim w szkołach polskojęzycznych były nauczane po polsku. I też trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie była to sytuacja nowa, czy też wywalczona przez Polaków na Litwie w czasach niepodległej Litwy, tylko taki stan trwał od kilkudziesięciu lat. To znaczy w czasach najgłębszego Związku Sowieckiego Polacy już te prawa mieli i o nic nowego nie zabiegają, tylko zabiegają o utrzymanie, powiedzmy, status quo. I to jest pierwszy bardzo niekorzystny zapis. Tu jeszcze mówiąc o tym, trzeba zaznaczyć, że Litwini ustami ministra spraw zagranicznych, pana Ažubalisa, też wyraźnie mówią, że to jest dopiero pierwszy krok, że pomysł jest taki, aby zmierzać w kierunku modelu łotewskiego, to znaczy modelu takiego, w którym w szkołach polskojęzycznych tylko kilka przedmiotów jest wykładanych w języku polskim, natomiast wszystkie pozostałe w języku państwowym, w tym wypadku w języku litewskim, co doprowadzi de facto do zaniku języka polskiego na Wileńszczyźnie. Ale tam jest jeszcze drugi ważny zapis, który, mówiąc w największym skrócie i uproszczeniu, ustawowo zapisuje wyższość szkolnictwa litewskojęzycznego nad szkolnictwem mniejszościowym. To prowadzi mniej więcej do tego, że w sytuacji, kiedy w jakiejś mniejszej miejscowości nie można skompletować 11, 10, 11 albo 12 klasy w szkole mniejszościowej i litewskojęzycznej, to szkoła mniejszościowa, w tym wypadku szkoła polska, jest likwidowana na tym poziomie, a pozostaje wyłącznie szkoła litewskojęzyczna. A jaka jest atmosfera w mediach litewskich? No, atmosfera jest niestety nieprzychylna Polakom na Litwie i w ogóle Polsce, to też trzeba jasno powiedzieć. Nasi znajomi dziennikarze zrobili kiedyś takie badanie, przez miesiąc sprawdzali i czytali, gromadzili wypowiedzi w mediach litewskich na temat Polaków i Polski. No i na blisko 200 różnego rodzaju krótszych i dłuższych wypowiedzi medialnych. Tylko kilka było pozytywnych, kilkanaście neutralnych, a pozostałe to były niestety negatywne. Taki przekaz medialny, no, tworzy określoną atmosferę, dzięki której przyjmowanie takiego prawa, jakim jest właśnie ustawa o oświacie, o której rozmawiamy, jest możliwe, ponieważ przeciętny, statystyczny Litwin, który, umówmy się, niezbyt interesuje się kwestiami mniejszości polskiej na Litwie, słysząc w mediach, że ci Polacy znowu czegoś chcą, znowu się czegoś domagają, znowu mają jakiś problem, ma tego wszystkiego dosyć i uważa, że Polacy to są awanturnicy. A powtórzmy raz jeszcze, Polacy na Litwie nie chcą niczego nowego. Oni chcą obronić
zmienić stan posiadania, który mają od zawsze. I dzisiaj, mimo tego, a nawet paradoksalnie, mimo tego, że Litwa jest w Unii Europejskiej, więc wydawałoby się, że te standardy będą się poprawiać, będą coraz lepsze, sytuacja Polaków na Litwie się pogarsza. No mniejszości rzekomo są w Unii Europejskiej pod takim specjalnym kloszem, nadzorem. Ale najwyraźniej nie mniejszości narodowe. W ostatnich wyborach samorządowych duży sukces odniosła akcja wyborcza Polaków na Litwie. Czy to może zapiekło władze litewskie? Bez wątpienia ton wypowiedzi polityków litewskich, wielu i też wielu mediów, był, no mówiąc delikatnie, mocno niepokojący. To znaczy Litwini bardzo przeżyli to, że w Wilnie akcja wyborcza Polaków na Litwie zdobyła drugi wynik. Klub radnych akcji wyborczej Polaków na Litwie jest drugi co do wielkości w Radzie Wilna. Nigdy tak dobrego wyniku Polacy do tej pory nie osiągnęli. Litwini przyzwyczaili się, że są rejony, tak jak rejon wileński czy solecznicki, gdzie Polacy zdobywają przytłaczającą większość. Natomiast no, to jest jednak stolica. Wilno to jest jednak stolica. I tutaj wiele osób było zaskoczonych tak dobrym wynikiem i taką mobilizacją Polaków, ale trzeba powiedzieć, że Litwini sami na to ciężko pracowali. Właściwie rząd konserwatystów ciężko na to pracował, ponieważ polska mniejszość na Litwie jest na tyle zbulwersowana ostatnimi działaniami skierowanymi przeciw mniejszości polskiej, między innymi ustawą oświatową, że mobilizacja wśród polskiego elektoratu była na tyle duża, że taki doskonały wynik akcja wyborcza Polaków na Litwie osiągnęła w Wilnie. Natomiast też warto powiedzieć o tym, że na prowincji, nawet w miejscach, gdzie Polaków wydawałoby się już jest bardzo mało, akcja wyborcza Polaków na Litwie zdobyła dobre wyniki w rejonie, no nie mówiąc o rejonie trockim, święciańskim, ale nawet w rejonie Wisaginas, czyli to już jest pod samą granicą łotewską. Tam również są radni akcji wyborczej Polaków na Litwie. Także możemy naszym rodakom na Litwie pogratulować tego wyniku. Może ja powinienem inaczej sprecyzować pytanie, czy to zapiekło Litwinów czy Rosjan, te sukcesy wyborcze Polaków? To jest tak, że jeśli chodzi o wybory samorządowe, to akurat mniejszości szły w jednym bloku wyborczym. W związku z tym myślę, że ten wynik największym zaskoczeniem był dla nacjonalistów litewskich, takim nieprzyjemnym zaskoczeniem. Natomiast oczywiście no, na Litwie jest tak, jak i w innych krajach, że część spraw jest wspólnych, jeśli chodzi o mniejszość polską i rosyjską, bo rozumiem, że o to pan pyta, w części spraw jest nam po drodze, a w części zupełnie zmierzamy w innym kierunku. Znaczy pytam bardziej o to, że to są takie nieuzasadnione kłótnie często pomiędzy, czy inspirowane, bo patrzymy na tą politykę od czasu powstania rządu Donalda Tuska, że ta polityka zupełnie się zmieniła. Pamiętam wcześniej, gdy premierem był Jarosław Kaczyński, były Morzejki i kwestia mostu energetycznego, a teraz jak to wygląda? Znaczy tu trzeba powiedzieć w ogóle o polityce, tak, że jeśli chodzi o politykę wobec północno-wschodnich naszych sąsiadów, kraje nadbałtyckie, w szczególności Litwę, to rzeczywiście ta polityka uległa zmianie. Wtedy mieliśmy, można powiedzieć, politykę dwutorowości. Z jednej strony bardzo twardo rząd Jarosława Kaczyńskiego zabiegał o interesy Polaków na Litwie i były tego wymierne sukcesy, prawda? Powstał Uniwersytet Polski w Wilnie, o co Polacy od wielu lat zabiegali. Polskie szkoły polskojęzyczne na Litwie otrzymały zwiększone finansowanie jako szkoły mniejszościowe ze strony rządu litewskiego. No, szereg pozytywnych przejawów tego twardego stanowiska można by przytoczyć. Z drugiej strony rząd polski prowadził bardzo ścisłą współpracę z rządem litewskim. Powstały projekty, o których pan redaktor już powiedział. Weszliśmy na rynek litewski, kupując Morzejki. Powstał projekt budowy mostu energetycznego, a co jeszcze ważniejsze, dzisiaj już zapomniany, dlatego że zarzucony, wspólny projekt krajów nadbałtyckich, czyli Litwy, Łotwy i Estonii oraz Polski, budowy elektrowni atomowej w Ignalinie, tak zwana Ignalina 2. Została podpisana umowa między rządem Litwy a Polski o wymianie młodzieży. Krótko mówiąc, bardzo dużo nas łączyło. Spotkania były na różnych szczeblach bardzo częste i realizowaliśmy wspólne projekty, ponieważ i Polsce, i Litwie, Polska i Litwa ma podobne cele strategiczne i czymś naturalnym jest, że blisko współpracujemy. I tak blisko współpracując w obszarach zupełnie innych, można też załatwiać różnego rodzaju sprawy mniejszości polskiej na Litwie. Tak? I to jest właśnie tego przykład. Niestety ostatnie lata są przykładem tego, jak
jak kolejne projekty, które zostały zapoczątkowane w latach 2005-2007, albo się kurczą, albo w ogóle obumierają. No a w pewien sposób to chyba również przekłada się na polską mniejszość na Litwie, dlatego że od tamtego czasu zmniejszono finansowanie polskojęzycznych szkół na Litwie, jednocześnie dosyć duże środki przeznaczając na rozbudowę szkół litewskojęzycznych w czysto polskich rejonach. Z drugiej strony sprawa najświeższa, kwestia ustawy o oświacie, która jeśli zostanie ostatecznie przyjęta, to będzie to najsilniejsze uderzenie od kilkudziesięciu lat w polskojęzyczną oświatę na Litwie. Także no, ma pan całkowicie rację, ta polityka się zmieniła. Niestety na gorsze.